Jest oczywiste, że przedłużenie obowiązywania regulacji dotyczących zbywania kopalń oraz restrukturyzacji zatrudnienia, umożliwienie kolejnym pracownikom korzystania z mechanizmów osłonowych, urlopów górniczych, przerób karskich i jednorazowych odpraw pieniężnych, a przede wszystkim zagwarantowanie na to wszystko niezbędnych środków, to są działania niezbędne w związku z nieuchronnym odejściem od węgla w polskiej energetyce. W związku z tym też jest jasne, że Lewica będzie głosowała za dalszymi pracami nad tą ustawą. W uzasadnieniu ustawy możemy przeczytać o licznych powodach, dla których restrukturyzacja jest konieczna. Mowa jest o spadających cenach węgla, o zmianach na rynku energii, w końcu o europejskich celach klimatycznych i przyjętej w związku z tym polskiej polityki w tym zakresie. To wszystko oczywiście jest prawda. To, czego nie możemy przeczytać, to, że perspektywa klimatycznej katastrofy, konieczność odejścia od węgla, a co z tym idzie także to, że produkcja energii z węgla będzie z roku na rok tylko droższa, tylko mniej opłacalna, to jest coś, co było wiadomo od dekad. A jednak rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale także wcześniejsze, wolały zamykać oczy na fakty. Jak patrzyłem tutaj, jak poseł Kowalski z ministrem Sobonią tak szczerze się śmiali z tych celów klimatycznych Unii Europejskiej, to widzę, że wciąż zamykacie oczy na te fakty was śmieszą, a to jest perspektywa, w jakiej żyły będą kolejne pokolenia, ale także to są realia dzisiejsze polskiego górnictwa, ale także polskiej energetyki, polskiej gospodarki i na nie zamykać oczu nie można. Rząd Prawa i Sprawiedliwości okłamywał górników, obiecywał węgiel na 100 lat i wszystko to ze szkodą dla górników, dla pracowników firm okołogórniczych, dla mieszkańców regionów górniczych, bo to przez wasze kłamstwa, przez wasze zaniechania teraz mamy przyspieszoną, umiarkowanie kontrolowaną restrukturyzację dokonywaną pod ogromną presją ekonomiczną i polityczną. I to nie jest żaden spisek Unii Europejskiej, to jest dokładnie efekt tych zaniedbań i tego opóźnienia, jakie nam towarzyszy. Dlatego pracując nad tą ustawą, ale też szerzej zajmując się polskim górnictwem, będziemy mieli zawsze na pierwszym miejscu jeden zasadniczy i najważniejszy cel. Żeby za te wasze kłamstwa, za te wasze zaniedbania ceny nie zapłacili zwykli ludzie. Żeby ta cena nie spadła na górników, na ich rodziny, na mieszkańców regionów górniczych. Dlatego wsłuchując się w głos związków zawodowych, będziemy się upominać o dotrzymanie umowy zawartej z górnikami przez rząd. Nie godzimy się na żadne zmiany na niekorzyść górnictwa. Dlatego w ramach prac nad tą konkretną ustawą będziemy upominać się między innymi o gwarancję zatrudnienia do emerytury, o równe traktowanie bez względu na datę nabycia uprawnień do urlopu górniczego. Zadbamy też o to, żeby żadna grupa nie została w ustawie pominięta, włączając to także pracownice administracji. Nie możemy też zapominać, że górnictwo nie działa w próżni. Kluczowym wyzwaniem jest wsparcie dla przedsiębiorstw okołogórniczych i myślenie o transformacji w kategorii transformacji regionów górniczych i planowego zastępowania wygaszanych miejsc górniczych nowymi, a tego ciągle brakuje. Tutaj brak konkretów, brak planu, cały czas towarzyszą nam raczej opowieści z mchu i paprocie. Jak komuś się wydaje, że można zlikwidować górnictwo na Śląsku bez wsparcia przemysłu okołogórniczego i wszystko się jakoś ułoży, bo bezrobocie niskie i gospodarka idzie do przodu, to się myli, bo nic się samo nie ułoży. Potrzebujemy planu restrukturyzacji regionów górniczych. Ale jest jeszcze jedna kluczowa kwestia. Jeżeli mówimy o realizacji umowy społecznej, to warunkiem tej realizacji jest zgoda Unii Europejskiej. To samo, jeżeli mówimy o transformacji regionów, to warunkiem skutecznej transformacji są pieniądze z Europy na ten cel. Ani jedno, ani drugie nie jest wcale takie pewne. I co robi rząd? Czy rząd rzuca wszystkie siły na ten odcinek, wzbija się na szczyty dyplomacji? W żadnym wypadku. Rząd rozpętuje kolejne idiotyczne wojenki z Europą. O Izbę Dyscyplinarną, bo pan Ziobro nie lubi sędziów, o Lex TVN, bo tam mówią brzydko o rządzie i wam jest po tym przykro. Zamiast walczyć o polski przemysł, o polskich pracowników, wy angażujecie w jakieś nikogo nie obchodzące, a na pewno nie obchodzące pracowników spory. Bo jak wy sobie to wyobrażacie, że taki górnik, pracownik huty, który straci pracę ze względu na wasze awanturnictwo, to co on sobie później pomyśli? Że co prawda, bo środki z Europy nie przyszły, nie dało się zrobić transformacji, pracy nie ma. I co on sobie myśli? Że on nie ma pracy,
Jego rodzina nie ma na rachunki, ale on jest szczęśliwy, bo co? Bo TVN-owi poszło w pięty? On jest szczęśliwy, bo minister Ziobro komuś pokazał? Takie są wasze priorytety. I za to, za te wasze błędy polityczne, cenę, ogromną cenę, mogą zapłacić zwykli ludzie. Ale was to nie interesuje, bo władza się wyżywi. O tym wiemy. Więc będziemy pracować nad tą ustawą, będziemy pilnować, żeby warunki umowy społecznej zostały dotrzymane, ale także apelujemy do was, póki jest czas. Opamiętajcie się, zajmujcie się tym, co jest naprawdę ważne. Zajmujcie się ochroną polskiego przemysłu, polskich miejsc pracy, a nie jakimś idiotycznym awanturnictwem na poziomie europejskim.